A z nami jest Stanisław Sojka ze swoją najnowszą płytą Swing Revisited. Bardzo się cieszymy, że pan do nas dotarł. Sięga pan do swingu, a pan zaczynał od swingu. Te piosenki, które są na tej płycie, to jest w większości mój repertuar z końca 70-tych lat. No właśnie, te pierwsze pana utwory. Moje wdzieranie się na scenę jazzową, tak. Właśnie, i teraz jak pan się wdzierał wtedy na scenę, to chciał pan mocno zaistnieć w tej muzyce, bo teraz jak słucham tej płyty, to pan jest tak krok do tyłu. To znaczy na pierwszym miejscu jest jednak muzyka i jej brzmienie, a nie brzmienie Sojki. To jest właśnie takie, trzeba było 30 kilku lat. Żeby nabrać szacunku wobec prostoty, wobec melodii. Ja wtedy, śpiewając te rzeczy, miałem taką mentalność smarkatą dosyć. To znaczy, chciałem się odróżniać, więc żeby się odróżniać, to trzeba było zrobić coś dziwnego. Najlepiej wziąć coś ładnego i to zniszczyć po prostu. Aż tak, no tak bym może nie powiedziała. Gdzieś tak, bo na to pozwala konwencja. Nawet kiedyś Ewa Bem, słysząc taki mój koncert z Ellingtonem, z Włodkiem Nachornym i jego kwartetem, no po prostu podeszła i powiedziała: Staszek, no dlaczego ty nie zaśpiewasz tego tak, jak to jest napisane? Przecież to jest to są piękne piosenki. Ja później wkrótce się udałem, że tak powiem, w drogę w celu znalezienia mojego własnego języka, więc w ogóle odszedłem od tego repertuaru, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że język polski ukształtował moją nutę, jeżeli można to tak nazwać. Ale zawsze pozostawałem jazz fanem, tak jak pozostaję melomanem, a więc chodzę na koncerty i kocham słuchać nadal najbardziej baroku, chociaż słucham też z przyjemnością wielu innych kompozytorów, wykonawców i jazzu. A są tacy, którzy mówią, że jazz właściwie już gdzieś doszedł do ściany, że niewiele się da wymyślić, że co miało być wymyślone, to już zostało wymyślone. Co pan o tym sądzi? W dużym stopniu tak chyba jest. Ja bym powiedział, że jeszcze nie doszło do tego, do czego doszło w tak zwanej muzyce klasycznej w 50, nie wiem, dokładnie 9 roku, kiedy John Cage wyszedł na scenę i nie zagrał ani jednego nuty, dźwięku. Tak. Spotykając się może nie ze ścianą, ale z teatrem, bym to nazwał. Ten moment był taki bardzo istotny, wydaje mi się, bo pamiętam wywiady z panem Lutosławskim, który mówił, no myśmy się wtedy już od awangardy odwracali. No tak. To już po prostu nie miało sensu. Doceniliśmy wartość melodii, doceniliśmy wartość harmonii. Wszyscy oni przeszli oczywiście tą drogę i Penderecki, muzyka, prawda? Tak, muzyka się wzbogaciła o akceptowalne dysonanse, o klastery. To jest bardzo cenne. No ale jednak w muzyce jazzowej nie doszło jeszcze do takiego utworu, żeby nikt nic nie zagrał. To wszystko przed panem. Ale wydaje mi się, że jest w tym coś. To pod pewnymi względami, bo jest tak. Weźmy na przykład tę epokę. To była epoka muzyki 30, 40, 50. Orkiestry, które jednak w dużej mierze były użytkowe. Grały do tańca. Tę muzykę się tańczyło. Poza tym więc, że ona była tak, a nie inaczej harmonizowana i takie, a nie inne były melodie, miała ten nerw, czyli ten puls, który pozwalał tańczyć. Do czasu, kiedy te orkiestry zaczęły przyjeżdżać do Europy, i tu już lądowały prosto na scenach koncertowych. I to jest ciekawe, bo były orkiestry kontynuujące tradycję big bandową w latach 70., 80., 90., ale to już była zupełnie inna muzyka i przestała to być muzyka taneczna. No właśnie, bo pan długo szukał, namawiano pana na tego rodzaju muzykę, żeby pan do tego wrócił, ale pan szukał właśnie orkiestry bandu. Tak, pytałem się z kim. No właściwie, z kim zrobić? W końcu pan znalazł w Szwecji. Czy tam Szwecja przyjechała do pana? Oni przyjechali tutaj, tak. Do mnie zadzwonił Bo Jonsson, taki bardzo legendarny, można powiedzieć, jazzowy promotor i mówi: Staszek, do Warszawy przyjeżdża big band swingowy. Znam ich. Znam lidera, w tych bądźcie zagrają,
przyjdź posłuchaj. No i ja poszedłem, posłuchałem i to było piękne, bo to było, mnie to przypominało tak, taką sytuację jak w filmie Woody Allena, jakbym się nagle znalazł w epoce Picassa, wczesnego Dalego i Hemingwaya. Ja usłyszałem czule, pieczołowicie, graną muzykę swingową, jeszcze z tym nieodzownym, nonszalanckim, leciutkim brudzikiem. No i byłem oczarowany, wprosiłem się tam na scenę. I tak zostało, i zostaliście razem. Będzie pan gościem z tymi utworami na festiwalu Solidarity of Art, of Arts 15 sierpnia. Będziemy wielki śpiewać, koncert, będzie Aga, prawda, Zarian z nami też, z Roger Bergiem. No i w tym roku jest rzeczywiście hasło swing. Swing, no właśnie. Ja państwu bardzo tę płytę polecam. Solidarity of Arts będziemy transmitować w TVP Kultura na żywo, później retransmisja w Dwójce, także wielkie widowisko muzyczne, bo to jest też pięknie zrealizowany koncert, tak, wymyślony. No i jak zwykle niezmienny, klasyczny, wspaniały Stanisław Sojka, którego trzeba słuchać. Dziękuję bardzo. Dzięki.